I think I smell a barbecue. Siemka, z tej strony Prasoud, a to jest kolejny odcinek z Spyro 2 Riptos Rage Reignited Trilogy. Jak sami pamiętacie, robiliśmy sobie, oj, długi odcinek był naprawdę, nieco zaczyna coraz bardziej przerażać. Ostatnio robiliśmy rzeźbo zdrój oraz leśny las. Boże, leśny las. Tak, to ma sens. Letni las. A teraz bierzemy się za świątynię kolosów. Dobra, tu chyba nic nie ma już. Podróż do świątyni kolosów. Frufru, frufru. Frufru. Jestem ciekaw, jak w oryginalnej wersji to wszystko wyglądało. Dobra. Świątynia Kolosów. Mamy tu aż 3 kuleczki do zebrania. Talizman i 400 gemów. W naszej krainie grasował Yeti. Na szczęście udało nam się go uwięzić, zamykając wszystkie wrota. Jeśli porozmawiasz z pozostałymi braćmi, otworzą je, by cię do niego zaprowadzić. To był pingwinek? O Jezu, zrobiłem pingwinka, żal. Mój pies się kurwa zbudził ze snu nieszczekając. Jeśli się skończy, snu nieszczekającego, sorry. Dla ciebie te wrota. Dobra, ale ja nie wiem, czy tutaj jeszcze czegoś nie zostawiłem. Nie wiem, czy czegoś tu czasami nie będzie ukrytego. Ale wierzę, że nie ma tu nic. Och. No, spermo. Mi tak dziwnie śmierdzą te takie... te puste, że aż napatrzeć się nie mogę. Mnie to aż boli momentami. To, że się popisał. Z tymi statuetkami może coś być w ogóle. Uwielbiam pingwiny, naprawdę. Co jest, mordo? O, owce to ode mnie uciekają. Kogo obchodzi klucz, gdy wiesz, jakie użyć mantry? Szarżą nie pokonasz rywali wielkości jaków. Aby się ich pozbyć, musisz użyć smoczego oddechu.
Wcale tego nie zrobiłem wcześniej. Fajnie, że dopiero teraz mi o tym mówisz. O, kuźwa. Ja nawet na niego nie leciałem, ale okej. Nie wiem, jakim cudem mnie dotknął. Ała. Nie wiedziałem, że wrogowie tutaj w tej części zaczynają łapać z takiej odległości. Wcześniej to nie byli strasznie tępi. Co to jest? Którego pokonasz, uwalnia cząsteczkę. Cząsteczki odpowiadają za aktywowanie bramy supermocy. Jeśli supermoc się nie uruchamia, musisz pokonać więcej rywali. Aha, czyli 11 muszę zdobyć aż. Siema, typie. Zobacz, co potrafię. Z tymi statuetkami to będzie jakaś misja poboczna. Tymi złotymi posągami bynajmniej. O to mi chodzi. Pamiętaj o radzie łowcy. Poszybujesz dalej, jeśli wciśniesz skok, ponownie będąc w najwyższym punkcie. Kurwa, dopiero naprawdę musisz mnie uczyć szybować. Czasem już się czuję serio taki tępy. Sio. Dobra, jeszcze jeden. O! To jest ten Yeti. O, i byczek jest jeszcze. No ale chwila. Zajmijmy się jednym. Jezu, nie, nie chciałem pingwinka zabijać. Ze mnie zwyrol. Ja widzę, że soundtrack w ogóle się nic nie zmienił w tej grze. O. No to czy potrzebuję czegoś mocniejszego chyba? Dobra, odblokowała mi się to super moc chyba. Ta zdolność przy tych bramkach. No nie będzie jakieś latanie czy coś. Po co ja tu wlazłem? Chyba nie wiem. O Jezu. I od nowa muszę, boż. Chociaż tu mam jakieś turbo. A nie, skok! Chyba. O, i ja. Dobra. Widzicie, ile fajnych teraz mechanik jest tutaj zastosowane? 210 już mam. Znaczy już. No w sumie niby połowa, no ale no. Nie, to tam nie cieszy. Taka ilość tylko. Do tego Yeti na razie nie chcę iść.
No, to dopiero ciekawe. Nie muszę nawet trzymać ten... gałki do przodu, żeby tak się ślizgać. Spyro wszystko samo ogarnia. Uuu, dwie kule mogę dostać od ciebie, typie? Spyro, witamy! Odkryliśmy, że hokej to spokojny, wyciszający sport. Czy masz może ochotę zmierzyć się z naszym bramkarzem? Nie, jest za zimno. Masz dwie minuty na strzelenie 5 goli do czerwonej bramki. Okej. Okay. Ja w piłkę nie jestem zbyt dobry. Kiedyś byłem, ale teraz już nie. Kurwa, nie chciałem tego robić. No jak? Muszę 5 bramek trafić. 2 minuty. Na pewno. Z moim skillem. W ogóle, kurwa, całego sportu. Poziom trudności 2 gwiazdki tylko. No ja pierdolę, no! Ja nie zdążę się obrócić w lewo, to on już tam jest. No tak. Brawo, Spyro. Czemu ja coś nie mogę się szybciej poruszać? No, widzicie? No co mam poradzić? No. Super. Jedna bramka, wow! Aby wygrać, musisz się skąd... Masz 2 minuty. Nie, ledwo jedną mogę trafić. Co ty mi tu mówisz o 5? No ta. Pysk nie złapiesz. No i on znowu wybije. Ja pierdolę, czemu mi tak pina? Ha! Może to ja tak z kilometra muszę... O, dobra. To było dobre. Muszę tak z dalszej odległości chyba. To tak najlepiej działa. Dobra, ostatnia bramka. I chuj. Dobra. Gratulacje. To dla ciebie. Mam kulę. Chcesz spróbować zagrać jeden na jednego?
Wygrywa ten, kto pierwszy strzeli 5 goli. Strzelasz do czerwonej bramki. Do dzieła! Aha! Ich jest dwóch. Nie, ja mam swojego bramkarza jeszcze. O, masz szmato. Kuźwa! Panej. Kurwa, gramy w FIFA szmaty. No nie możesz podejść do mnie, frajerze! Tak, grajcie się między sobą. Najlepiej. Nie bać atakujących. No podaj mu jeszcze, pewnie! Aaa, mam cię. Fajnie, że mogę go ten... faulować co chwilę. Widzę, że on mnie też może, ale no już chuj. Ha! Pieprzaj. Jest. Sio! Kuźwa, odbił. Bramkarza nie mogę tak powalić, jak tego. No, uderz mnie, szmato. Już nie mam bramkarza, naprawdę. Inaczej to chyba, serio, nie trafiłbym ani razu. No tak, odbijajcie się między sobą. Tak, to ma sens. Wow, pierwszy raz podał poprawnie. Ten typek. No podaj mu. Dobrze ci idzie. Jest. Dobra, uda się. Gratulacje! To dla ciebie! Jeśli będziesz się wpatrywał wystarczająco długo, przestaniesz cokolwiek widzieć. Dobra. Mamy już 6 kul łącznie. Znaczy 8, sorry. Potrzebna jeszcze jedna kula. A nie mam pojęcia, gdzie by ona mogła być. Tu jest zejście. Uła. Jestem wegetarianinem, ale tego Yeti powinieneś wrzucić na ruszt. To twarda sztuka. Właściwie nie wiem, czy dasz sobie z nim radę. No i mi będzie tak dalej zacinać. Nie wiadomo z jakiego powodu. Myślałem, że stać to na więcej, ale okazało się, że miał tylko szczekać. W każdym razie moim zadaniem było pilnowanie, by nie zeżarł naszego świętego talizmanu. Dobra.
335. A to nie jest wszystko. A, tam coś jest. Ale nie, nie dojdę tak. Chyba, że kliknę jeszcze trójkąt. Przed samym tym. Ale, o, jeszcze tu mogę wejść. Aha. Całe szczęście, że przegoniłeś tego złego ducha. Niestety teraz będzie się ukrywał w rzeźbach. Jeśli spalisz wszystkie 10 rzeźb, pozbędziemy się go raz na zawsze. Okej. Okay. Szkoda, że nie dali mi od razu tego, takiego zadania, ale to by było zbyt łatwo przejść, nie? O, tu są jeszcze kryształki. Okej, tam jest łącznie 22. Muszę jeszcze jeden kryształ zebrać chyba. Mhm. Gdzieś to na początku było. A nie. No teraz te poziomy to na pewno będą mi długo zajmować, jak to są takie questy jeszcze. A nie! O kurde. Nie umiem liczyć. Zapomniałem wartości tych kryształów. Dobra, to w sumie spoko. Wystarczy tylko znaleźć te rzeźby i jesteśmy w domu. Nie wiem, czy to czasami jeszcze rzeźby jakieś nie było. Serio, Nywym. A tu? Tu była rzeźba jedna. Ale jedna.
A tu? Nie, tu już zebrałem. Jezu, ale ja się teraz będę męczyć z każdym poziomem, nie? Tu jest. Dobra robota, Spyro. Zły duch przepadł z kredesem. Weź, to dla ciebie. Pożyczyłem to ze świątyni. Tam tego nie potrzebują. Dobra, i zrobiliśmy poziom świątynie kolosów na 100%. Tak, zebrano wszystkie kule i poziom ukończony w 100%. Do domu. Letni las. A jeszcze kosenka końcowa będzie, no tak. Dobra. No chyba nie było żadnych poziomów ani nic. Więc polecimy sobie chyba gdzieś tutaj. Mam nadzieję tylko, że będzie tu gdzieś ta wróżka od zapisów. Jest. Dziwka. No i co? Następny poziom, jaki będziemy robić, to będzie prawdopodobnie ten. Wichrzysko. Tak więc słuchajcie, to było na tyle. Mam nadzieję, że ci się spodobało. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Spyro 2 Riptos Rage Reignited Trilogy.